O, przebił mnie. No niestety miałem za mało pancerza, żeby ten pocisk lecący w moją stronę tak subtelnie odbić, niczym kurwa kondor lecący między przepaścią na półwyspie himalajskim. Co ja to pierdolę w ogóle? Dobra, dobra. Dziecko kurwa bęź! Pojebany, pojebany, wstać się stanie, co pętanie, to jest stanie, co pętanie, wykręcanie stóp, cały pojebany klub robi łop, 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 cały pojebany klub robi łop, łop, łop. Mody kurwa wszędzie. Tak, używam ich wszystkich, kurwa. Patrzcie, w niedzielę o kurwa 10 minucie niedzieli napierdalam dla was filmiki. Je, bitwa. No, trochę czołgów się porobiło. Nowych, takich śmiesznych. No tutaj kurwa trochę pomodowałem tą grę. Ogólnie byłem przeciwnikiem modowania, bo co tam do szczęścia potrzebne? Jakieś celowniczki zjebane, jakieś XVM. No chuj to komu, nie? No ale tak chciałem po prostu z ciekawości zobaczyć, z kim ja tak naprawdę gram. Jak mniej więcej te statystyki wyglądają. A że to była paczka od Loretaja, to tutaj mamy wyjebanego od Zuma, kurwa Inzuma i kurwa i siema win siemka. Albo bez siema, żeby już nie było, że kurwa tutaj za chwilę zaczną kurwa ten pisać pierdoły zajebane. Ale dobra. Dużo takich czyterskich tu jest, takich modów, na przykład no kto gdzie stał, kto za ile jebnął, kto jebnął, z czego jebnął, kto jest stokowy, kto nie. No niby kurwa, no niby pomagają, ale no nie są aż takie cheaterskie, no. Jest pełno usprawnień, ale jeżeli ktoś jest, no nie wiem, wprawnym czołgistą i wie, co ma kurwa robić, to mody są dla niego zupełnie niepotrzebne, a to jest po prostu taki dodatek, nie? Taki dodateczek, żeby ewentualnie zaspokoić głód kurwa wiedzy i tak dalej, nie? Śmieciu jebany kurwa. No, tak więc co ja tu chciałem jeszcze szybciutko powiedzieć, kurwa. Mody są, czołgi to też. A w ogóle 60 na wygraną. Ale to wiadomo, cyferkami nie ma co się wspierać, opierać o te cyfry. No i co? No i nic, kurwa, zagryzę sobie kanapką. Jak człowiek głodny, to trzeba opierdolić kanapeczkę, nie? No tam jakieś stejki, kurwa, kanapeczki trzeba. Sam dach, kurwa. I to jest bardzo dobry przykład do omówienia tego, że nawet wyjebany gracz, który je kanapkę, nie mówię to o sobie, no powiedzmy, że ja jestem kurwa, no dobry. I komuś kurwa spadnie pomidor, albo kawałek, nie wiem, sera kurwa, nie? I on się schyli, i akurat kurwa teraz puszczam myszkę, schylam się i chuj, i dostaję gonga, nie? Ale to przykład z kanapką, bo na przykład może matka wejść, jak ktoś się wstydzi, że gra w WOTA, chociaż no raczej kurwa, raczej mało to prawdopodobne, że się wstydzi, tylko ma zakaz kurwa grania tylko do nauki. Tak więc różne są sytuacje. Ja akurat jestem z tych, którzy mogą w każdej chwili przerwać bitwę, jeżeli jest to potrzebne. Więc taki wkurwiony czołgista, taki raczej jedzący dzisiaj. Chociaż no dostałem póki co w pierdol. Ale ten Tedek jest
zrobiony podkrycie. Wiem, że nieładnie mówisz z pełnymi ustami, ale kurwa. Są nagrywający czołgiści, którzy są mili. Jestem ja. Jestem. Są ci, którzy dadzą kurwa jebana. Konkretne informacje i kurwa jestem ja, który gra i komentuje wszystko live. Prezydent też jest wiecznie live, ja też jestem live, więc wszystko się zgadza. Rabijcie, kurwa. Nie, no to rzeczywiście, tej XVM tam nic nie kłamał, bo tu nie wiem, z jakimiś koksami też to się grało. No trochę debilowa, no, jeżeli chodzi o przeciwny team. Co mu tam jebnął? Nie wiem, ja tam poprawię. O. I tym, z tym tempomatem trzeba też uważać. No, bo ja na przykład mam radiowy i to jest problem dla mnie. Bo może być tak, że wcisnę ten tempomat, a tu nagle, kurwa, wypierdoli mi neta i lecę, kurwa, jak Jezus, kurwa, na nie wiem, na Rydwanie, nie? Dobra, wiemy, gdzie były te kurwy jebane kampy. Tak więc, jak już wspominałem, u mnie jest pełne, kurwa, zginę. Samożycie, o. To jest dobry tytuł. Samożycie, kurwa, czołgisty, nie? Trzeba jebać sobie na spokojnie kanapeczkę. Trzeba na przykład... No kurwa, życiowo, nie tam, że... O, przebił mnie. No niestety miałem za mało pancerza, żeby ten pocisk lecący w moją stronę tak subtelnie odbić, niczym, kurwa, kondor. Lecący między przepaścią na półwyspie himalajskim. Co ja to pierdolę w ogóle? Dobra, dobra. No, tak więc u mnie to jest samo życie. Tak więc... Zresztą co ja się tłumaczę, kurwa. Jak ktoś ma trochę oleju w głowie, to wie co jak. Kurwa! Ah, fuck yeah! No. No, kurwa, no, wkurwiony czołgista nie może być zawsze wkurwiony. Bo musi być najlepszy, żeby był wkurwiony. Wkurwiony może być wtedy, kiedy kurwa przegrywa przez swój team, a zrobił najwięcej. Ja tym razem nie zrobiłem najwięcej, więc nie mogę być wkurwiony. No i nie przegraliśmy, nie? No dobra, to tyle. Już strasznie zgłodniałem, więc no, tak jakoś wyszło. Tak więc, no do następnego. Yo.